Dlaczego nie warto brać narkotyków? Jakie mogą być konsekwencje uzależnienia od używek? Jak sobie radzić z problemem? Na te pytania m.in. próbuje odpowiedzieć spektakl Droga Donikąd, przygotowany przez Młodzieżowy Teatr do Spraw Ciężkich. Scenariusz powstał w oparciu o głośną książkę dokumentalną pod tytułem My dzieci z dworca ZOO, wydaną w 1978 roku w Niemczech. Spektakl wyreżyserował Janusz Dziubałtowski, opiekun Młodzieżowego Teatru do Spraw Ciężkich. W miniony piątek, 3 marca, w Ośrodku Kultury Tkacz przedstawienie miała okazję obejrzeć młodzież gimnazjalna, a także jej rodzice. 11, 12, 13, 14, 15. Co 15 nastolatka po spożyciu alkoholu lub narkotyków miała niechciane kontakty seksualne. Alkohol? A narkotyki? ESTI! Ostra depresja? Śmierć! Heroina? Nadpobudliwość? Śmierć! Ekstazy! Zmienność! Bezdenność, śmierć! Haszysz, śmierć! Amfetamina, zaburzenia wzroku, słuchu, arytmia serca, no i śmierć! To nie są puste liczby. To nie są suche słowa. To nie są puste słowa. To są fakty! Sami zobaczcie. Jest to spektakl wyjątkowy i bardzo ostry i trudny. Młodzież pokazuje, jak łatwo wpaść w nałóg narkotykowy i jak ciężko jest z niego wyjść. Myślę, że ten spektakl będzie interesujący nie tylko dla młodzieży, ale również dla osób dorosłych, bo myślę, że problem narkotykowy wśród młodzieży to nie jest tylko problem samej młodzieży, ale również dorosłych. To my wszyscy odpowiadamy właśnie za to, czy oni biorą, czy nie. Jest tak zwana spychologia. Jedni mówią, aha, to jest wina pedagogów, inni wina rodziców. Nie. Słuchajcie, każdy problem to jest wina nas wszystkich i my powinniśmy zrobić wszystko, żeby te dzieci czuły się bezpiecznie. I ten spektakl o tym mówi. Nie tylko o problemie młodzieży, ale również i o relacjach między rodzicami. Jest to spektakl na motywach książki My, dzieci z dworca ZOO. Ale tak naprawdę my przenieśliśmy ten spektakl tutaj do Tomaszowa, bo tak naprawdę myślę, że taki dworzec ZOO to jest w każdym naszym mieście w Polsce. Gdzie się spotkają narkomani, gdzie ćpają, gdzie dealują. Myślę, że to jest taki tomaszowski dworzec ZOO. Ten spektakl jest trudny o tyle, że jest adresowany, jeżeli chodzi o młodzież, do trzecich klas gimnazjum i do pierwszych klas liceum. Mieliśmy pierwszy dzisiaj spektakl, który graliśmy. Graliśmy po raz pierwszy dla pierwszych klas gimnazjum. No niestety przez pierwsze 10 minut był jeden wielki śmiech. Nie przyjęli tego, nie zrozumieli tego spektaklu, ale po 10 minutach, kiedy były sceny dosyć ostre, była totalna cisza. Spektakl trwa godzinę, to przez 50 minut była totalna cisza. I to myślę, że jest właśnie sukces tych młodych aktorów, bo wydaje mi się, że grają świetnie. Dobry odbiór spektaklu to w dużej mierze zasługa młodych aktorów, którzy mimo iż sami nie mieli doświadczeń z narkotykami, potrafili w bardzo sugestywny sposób zobrazować problem. Na spacerek chodzi. Co ty tu robisz? No co robię? Podróż bratówkę. Na co? Na co? Na pewno. Skończ jak ojciec. Daj mi stówę. Wypad. Dobra, weź się. Grupo, spadamy z to. A może te dzinie nam porzucić? Spada, nic ci nie dam. Oj, jakie lata. Ej, dobra, nie na to. Chcemy pokazać młodym ludziom, jak niebezpieczne są narkotyki, pokazać o tym, powiedzieć o tym, jak jest trudno wyjść z tego nałogu, o tym, jak trudno jest żyć z narkotykami, z alkoholem, pomimo tego, że to wszystko nas otacza, trzeba z tym walczyć, a to nie jest proste, dlatego jakoś próbujemy pokazać, żeby jednak nie próbować i nie schodzić na tą złą drogę, bo potem może być tylko trudno z tego wyjść. Ten spektakl jeszcze pokazuje to, że tak naprawdę każdy może być zagrożony właśnie wejściem w nałóg. I to nawet nieważne, czy ktoś na przykład, nie wiem, jest rockmanem, tak jak na przykład ja gram rockmana w tym spektaklu, jak na przykład ktoś inny, to może dotknąć dosłownie każdego, dlatego ten spektakl ma właśnie taką rolę, taką czysto profilaktyczną, aby przestrzec właśnie przed tego rodzaju nałogami, bo to może zepsuć całe życie tak naprawdę później. Spektakl pokazuje także starszym, naszym rodzicom, wychowawcom, żeby pomagali nam
uporać się z własnymi myślami w okresie dojrzewania i żeby chronili nas przed używkami, przed alkoholem, przed narkotykami, otaczali nas swoją opieką i byli zawsze pomocni. Ale gracie fantastycznie i więc jakim trzeba być aktorem, bo przecież wy jesteście czyści. Tak, jesteśmy czyści. Chciałabym to jeszcze raz potwierdzić. Nikt z nas nigdy nie brał narkotyków. Także myślę, że to po prostu jest kwestia tego, że naprawdę staramy się, żeby to wychodziło jak najlepiej, żeby każdy jednak uczestniczył w tym nie tylko jakoś myślami, ale też jednak duchem, żeby pokazać to tym młodym ludziom, bo chcemy do każdego dotrzeć, bo uważamy, że jednak no warto, tak, a jest problem, więc trzeba z tym walczyć. Odnosząc się właśnie do tego, co pani powiedziała. No jednak wbrew pozorom, jeżeli usłyszymy taki komentarz, że my gramy tak, jakbyśmy byli pod wpływem albo w jakiś inny sposób, to to jest dla nas w sumie jedno z najlepszych komplementów, jakie możemy usłyszeć, bo to... Jest to mistrzostwo, aktorstwo. Dobrze, skromności może przekażę dalej. No cóż, jeżeli słyszymy, że gramy tak, że to niemożliwe, żebyśmy nic nie brali, no to tylko się cieszyć, dlatego że jesteśmy w tym autentyczni i przekazujemy to w taki sposób, jaki tylko chcielibyśmy najlepiej przekazać. No więc dziękujemy wszystkim, którzy tak pomyślą. Mamy nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy przychodzą tutaj i jednak borykają się z problemem uzależnienia, zdają sobie sprawę z tego, że jest to złe, że jednak wypadałoby coś zmienić w swoim życiu. Bo tak jak powiedziałam, póki co jest im fajnie, ale z czasem te konsekwencje są coraz większe i są coraz bardziej uzależnieni, mają coraz gorsze zdrowie. Dlatego mamy nadzieję, że ci, którzy tutaj przychodzą, już wyciągają jakieś wnioski i nigdy nie spróbują, a jeżeli spróbowali, to jakoś spróbują z tym skończyć. Tak, no bo jednak ten spektakl ma na celu pokazać, że to nie jest warto. To znaczy, mogę w sumie teraz zacytować naszego reżysera, pana Janusza Dziobodowskiego, który podczas pierwszego pokazu naszego spektaklu powiedział, że ten spektakl nie jest po to, żeby tak naprawdę uczyć was jakichś regułek, że narkotyki B, alkohol B i tak dalej, bo w końcu to jest wasze życie i wy możecie podjąć decyzję o tym, czy chcecie brać, czy nie. I możecie, to wy macie decyzję na tym, tylko że pytanie jest następujące, proste i krótkie. Po co? Po co brać, po co robić to wszystko, po co sobie rujnować życie? Decyzja należy do każdego z nas, nie można nikogo przymuszać do niczego, ale jednak nadal istnieje to pytanie, tak, po co? Młodzi ludzie, gdy przychodzą do nas, nie są z nastawieniem, żeby obejrzeć to i wziąć to do siebie, dlatego że oni chcą przyjść, żeby się zwolnić z lekcji. Jednak widać, że 15 minut po tym, jak zaczniemy spektakl, oni... I zaczynają to oglądać, zaczynają się wciągać, rozumieją problem i uważam, że to naprawdę do nich trafia. I taka jest nasza misja. Z tym spektaklem przychodzimy po to, żeby zmienić ich życie, żeby spróbować uratować chociaż kilku ludzi. Uzupełnieniem spektaklu była wystawa prac Wiesława Fierzbacha, pochodzącego z Tomaszowa artysty, który w latach 80. ubiegłego wieku wyemigrował do Niemiec. Początkowo Berlin miał być dla niego tylko przystankiem w drodze do Paryża, ale tak urzekł Fierzbacha, że został w nim do dziś. Tam tworzy swoje prace i prowadzi galerię na Kole. W Tomaszowie pokazał cykl obrazów, które tematycznie korespondują ze spektaklem Droga donikąd. Wracając myślami do 81 roku, no Berlin był przecudowną przystanią, otoczony wokół murem i właśnie usłyszałem to zaczarowane słowo składające się z trzech liter COO. Akurat się złożyło, że dostałem pozwolenie na pracę, już w jakiś sposób to już nie mówmy o tym. W każdym bądź razie przejeżdżałem przez Zoologische Garten półtora roku, czyli przez dworzec COO, mając tam przystanek o 3 w nocy. Więc mogłem jakby nawet myślami wyprzedzić tą książkę. Gdzieś tam później jakieś recenzje czytałem i wspomnieniami sięgam tamtych lat. To był przystanek, noc, między 2 a 3 jechałem na Boiselstrasse do pracy, rozwoziłem owoce. Musiałem zarobić sobie. Sceny jakieś tam działy, no były różniste. Na pewno młodzież nie mogłaby zagrać tego nawet, a podejrzewam nikt by chyba nie zagrał. No to był okres pohipisowski. Łączność międzypokoleniowa u Niemców przerwała się. Rodzice tych młodych ludzi brali udział w II wojnie światowej. Część odrzuciła po prostu, były podziały rodzinne, bardzo mocne.
coś w rodzaju jak teraz u nas delikatnie się robi, polityka, ale tam jeszcze doszła wojna. Także ja to gdzieś podsumowałem, każdy z nas, każde zwierzątko, saczki wszystkie, również i ludzie, działają na zasadzie miłości. Tam brakowało tej miłości, tej przerwy dziadka, ojca z synem, z córką, później z wnuczkiem i tak dalej. I wytworzyło się coś takiego, ja nazywam post-hipisowskim czasem. No, hipisi, wiadomo, miłość, Chrystus i tak dalej. Ten taki prawdziwy, który z pasterzami razem kroczył, z rybakami z Nazaret. I nagle jakby tego zjawiska zabrakło, tego uczucia. I to się przerodziło. Co Ligisze Garden, dworzec, co był przykładem takiego lekkiego zwyrodnienia. Ja nie mogę młodzieży mówić, ale homoseksualizm był w straszliwym wydaniu. Zmęczeni ludzie po działkach, leżący, śpiący, pokrwawieni, byli wykorzystywani seksualnie. Byli, chciałem to trzecia w nocy, tam, a policja nie mogła wchodzić na ten dworzec, bo to był dworzec DDR-u. Na górze oni urzędowali, a dół był zostawiony na pastwę losu. Policja Berlina Zachodniego nie miała prawa tam wstępu. Ja czasami, tak jak mówię, śnieg padał czy deszcz, wchodziłem do środka. Cały czas ta kupa wspomnień lat 80. ciąży jak chmura. I mówię, muszę to przerysować. Zacząłem Görlitzer Park, który jest jakby pochodną dworca COO. Tam na około 3 czy tam 4 hektarach dzieją się rzeczy takie nieludzkie też. Policja sobie nie może dać rady. Afryka tam rządzi, dilerzy. No i sceny się zdaje powtarzają, tylko nie w łazienkach dworca byłego, co tylko w krzakach, pod drzewami. I noc jak zabrana. Nocą nie rysuję, mam już za słabe oczy. Ale w ciągu dnia jeżdżę tam i szybkie szkice rejestrujące sytuację, czyli jak ktoś się, że tak powiem, wali z ławki, to znaczy, że spada, czy jak to niektórzy spadywuje, zwala się z ławki, ale szybko skicuję, robię te szybkie szkice, potem do drukarni, oj, są większe. I pani Bożenki pomysł był właśnie, żeby i pana dyrektora teatru, żeby dołączyć mnie do tego spektaklu. I ja myślę, że grają te rysunki, współpracują razem z tym, co ci młodzi ludzie chcą opowiedzieć. Ojciec bije w parku, a braciszek ćpa na dworcu. Piękna mi rodzinka. Kacper, nie przejmuj się. Wszystko się ułoży. Kinga, nic się nie zmieni. Miałaś w domu kiedyś piekło. Dobrze cię rozumiem. Mam codziennie. Ty? Dziwisz się? Taka wesoła, radosna dziewczyna jak ja i takie życie? To tylko gra. Ucieczka przed strachem i wstydem. I tak jak ty. Nie wiem, co robić i jak mam żyć.